Czuł, że powinien coś w swoim życiu zmienić, że to, co robił dotychczas, to za mało, że jego powołaniem jest dokonanie jakiegoś wielkiego dzieła. Nie potrafił tego ująć w słowa, ale od wielu miesięcy zmagał się z jakimś głosem, który mówił mu, że powinien się wyrwać z dotychczasowego rytmu życia, coś zmienić. Zastanawiał się, czy chodzi o to, aby się w końcu ożenił, czy żeby zmienił pracę, czy o coś jeszcze innego. Przypadkiem trafił na ludzi z fundacji, która zajmuje się zapewnianiem edukacji dzieciom w najbiedniejszych krajach świata. To go zainteresowało, wciągnęło. Podczas cotygodniowych obiadów u mamy opowiadał z przejęciem, jaka to ważna sprawa i ile zwykły Europejczyk może zrobić, aby umożliwić maluchom gdzieś tam daleko zdobycie wykształcenia. Po 4 miesiącach zaprosił go szef fundacji na rozmowę. Mamy dla Ciebie propozycję. Wygląda na to, że jesteś idealnym kandydatem. Odczuł nagły niepokój. Otwieramy placówkę w Afryce. Potrzebujemy człowieka, który by tam pojechał na 2 lata i wszystkim pokierował. Ty nie masz rodziny, zobowiązań i chcesz odmiany w życiu. Wpadł w panikę. Odmówił. Bogaty młodzieniec też czuł, że czegoś brakuje w jego życiu. Czuł, że to, co robił dotychczas, jest poniżej jego możliwości, że stać go na więcej, nie tylko na minimalizm, na przeciętność. Minimalizm jest nudny, przeciętność jest nużąca. Spotkał Jezusa w idealnym momencie swojego życia, wtedy, gdy odczuwał potrzebę zmiany, podjęcia nowego zadania. W jednym z komentarzy biblijnych do rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem jest ważne stwierdzenie. Wystarczającą drogą do zbawienia jest szczere przestrzeganie Bożych przykazań. Pójście za Jezusem i dążenie do doskonałości wymaga jednak czegoś więcej. Wolnego przylgnięcia do Boga jako najwyższej wartości. Kandydat na szefa placówki fundacji w Afryce nie dał rady dokonać radykalnej zmiany w życiu. Być może nie potrafił zrezygnować z cotygodniowych obiadków u mamy. Bogaty młodzieniec nie dał rady porzucić swego dotychczasowego sposobu życia, dotychczasowego wygodnego systemu wartości dla Jezusa. Był przywiązany do swych wielu posiadłości. I znowu wracają pytania. Z czego jestem w stanie zrezygnować dla Jezusa? Co jest dla mnie ważniejsze niż Bóg? Jeśli poznam odpowiedzi, dowiem się, skąd we mnie ten smutek.